Dzień dobry, jest teraz Emiliano, Akademia Kulinarna Whirlpool. Nie wiem, jeżeli jest kogoś, kto nie wie, ja też pracuję w Akademii, normalnie nie gotuję, ja pracuję w Excelu, ale w weekenda też Marko i Krystyna są trochę bardziej zmęczeni od gotowania, tego gotowali z Wami cały tydzień i ja też pomagam i trochę się bawię w kuchni jak amator. Lubię gotować, lubię bardziej jeść, jak to wszyscy mogą zobaczyć, od moja figura. Ale też lubię też gotować, kiedy mam czasu w domu. Ale lubię najbardziej używać bardzo wysokie jakościowe produkty. I jak prawdziwy makaroniarz, Włoch, Mediolanie, też lubię włoskie produkty. I też specjalne teraz, że w moim kraju ma sytuacja taki bardzo smutna. Możemy też pomagać i używamy hashtag jem włoskie produkty. Też jest mała rzecz, ale pomaga nas. Włoskie produkty wszyscy lubimy. Wszyscy normalnie jecie, lubicie jeść po włosku. I dalej prosimy od kupować i jeść po włosku. Dobra, co robię dzisiaj? Oczywiście coś łatwego, dlatego nie jestem kucharzem, ale robię jaki deser, prawdopodobnie najbardziej znany na świecie. Wszyscy na pewno jadłaliście, wszyscy lubicie. Tiramisu. Kto nie lubi tiramisu, prosimy o zmienić kanał, pojechać nawet zobaczyć inne przepisy. Nie, żartuję. Zostajecie z nami, pokazujecie, że lubicie, like. I kto uwielbia tiramisu, serduszka. I proszę udostępnienia ten przepis, dlatego to nie jest klasyczne tiramisu, jest wersja dla dorosłych. Co to znaczy? Że zamiast kawa będziemy mocić nasze savoyardy, biskoty savoyardy z piwo. Też włoskie piwo. Menabrea, jeden taki najstarszy producent piwo we Włoszech, czy może w Europie, 1846. Dalej jest krawcowy producent piwo i jedna najbardziej znana krawcowy producent na całym świecie. Menabrea też jest dostępny w Polsce. Ewentualnie potem będziemy oznaczać, że można kupować tej fantastyczne piwo. Nie tylko my to produkujemy fantastyczne wino, ale też piwo krawcowe jesteśmy bardzo znani. Ale jeszcze raz, jest wersja trochę inne niż klasyczne tiramisu, jak powiedziałem, wersja dla dorosłych z piwem, ale też będziemy robić jeden sos z maliny. To nie jest sezon, oczywiście na malina. Lubię tej maliny od Ortek, są wyselekcjonowane i są bardzo dobre i o co wiem, są też polskie maliny, gdzie też są fantastyczne. Pamiętacie, tylko bardzo wysoki jakość produkty. Co potrzebujemy? Robić tiramisu, wiadomo, jajka, zerówkę, bio, lepiej. Potrzebujemy mascarpone, włoski też, la Castelli. Potrzebujemy biskopty savoyardi, to są oryginalne włoskie, jeden najstarszy producent savoyardi we Włoszech i bardzo dobry jakość. Śmietana, śmietanka, 36%, polska, ale bardzo dobra. I dla sos, jak powiedziałem, maliny, używamy też pół cytryna i jedna pomarańcza. Oczywiście niezwykła pomarańcza, ale pokazuję Was. To są pomarańcze Sycylii. Proszę Marko zobaczyć. Są czerwone. Czerwone pomarańcze Sycylii. Są fantastyczne. Kupowałem w targi tu w Warszawie, ale są włoskie, sycylijskie. Ok, zaczynamy robić nasze sos. Co robimy? Ja lubię trochę bardziej kwaśna sos i używam też cytrynę. To lubię mniej kwaśna, można używać tylko pomarańcza. Znaczy, to jest sok od pół cytryna.
Sos potem można robić więcej i możecie używać na inne rodzaju ciasto. To jest ciasto taki drożdżowy. Sos jest fantastyczny. Potem sok od jedna pomarańcza. Jak zobacz, jaki piękny kolor ma tej pomarańcza. Jest na pewno, wygląda jak krwi. Całe krwi Sycylii. Ok, mamy nasze sok. To spróbujemy zabierać wszystko. I nasz sok ląduje w patelni. To już nie potrzebujemy. Zostawimy tu w boku. Teraz włączymy nasza płyta Whirlpool. Jest to bardzo intuicyjne. Idziemy na 6. Skala od 1 do 10. Zaczynamy 6. Gdzie zaczyna sok się grzewasz. Potrzebujemy, że teraz trochę tej sok paruje. Ale też lubię na tej sos dodać taki element, trochę nie jest taki może niekonwencjonalny. Trochę rozmaryn świeże. Nie używacie tej suche, dlatego to nie ma całość. Po prostu włożymy do nasze sos. Będzie dawać do sos taki niesamowity zapach. Teraz czekamy, że... Sekundę, trochę papier. Tego mam. Mam rękawiczki, ale też lepiej. I idziemy, jest troszeczkę wysokie z temperatura na nasza płyta. Teraz czekamy, że nasze sok pomarańcze, cytryna bąbelkuje. W międzyczasie otwieramy tej fantastyczne maliny. To według mnie są najlepsze, że można kupować mrożone. Wiadomo, że sezon są też lepiej, ale wyglądają wspaniałe, fantastyczne. Czekamy, że tu jeszcze nie bąbelkuje. Idziemy, wysoka jest temperatura. Już zaczyna powoli bąbelkować nasz sos. I jeszcze raz, tiramisu, ale wersja dla dorosłe. Znaczy zamiast kawa używamy piwo. Czerwone piwo Menabrea. Włoska. O, to nasz sos bąbelkuje, już gotuje i włożymy nasze opakowania maliny. Mamy nasze rozmaryn, zostajemy całe, że potem będzie łatwo zdejmować. I teraz tu czekamy, że trochę się gotują. Potrzebujemy robić taki bardzo taki fajny sos. Pyszny, kwaśny, że będzie pasowało nasze słodki tiramisu. Międzyczas, że tu się gotuje, ja mogę zaczynać działać z jajka. Ok. Mamy 250 gramów mascarpone. Mascarpone jest na rodzinę serów. Jest najbardziej tłusty ser. Znaczy uważa, że fakt, że dodajemy potem śmietana ma prawie połowa mniej tłusty niż mascarpone. Ale ok. Zaczynamy jajka. Jeszcze raz. Zerówki. Najlepsze jajka, gdzie możemy kupować, tylko potem też jemy surowe. Ale potrzebujemy tylko żółtka. To znaczy, to idziemy, stajemy nasze. Hop, hop. Dobra, dajemy tu jedna. To wyrzucimy. I druga. Jak widzicie, to nie jestem profesjonalista w kuchni. To robię jak normalne osoby robię w domu. Znaczy trochę zawsze problemy z tej... Ale to jajka są świeże, to ok. I druga jajka. Jest teraz trochę papier, że wyciszczę. Nasz sos
międzyczasie nasz sos rozmarinem, sok pomarańczowy, czerwone pomarańce Sicilia, dalej gotuje i nasze świetne polskie maliny. Teraz do jajka dajemy cukier. Cukier, normalny, zwykły, biały cukier, to jest, czy każdy ma w domu, to jest idealne. Przepis mówię, 2 łyżki za każde żółtka, ale ja daję trochę mniej. Znaczy dam 1, 2 i 3, więcej, wystarczy. Robimy takie, redukujemy troszeczkę kalorii. Już mamy duże kalorie na śmietana, mascarpone, to za cukier wystarczające, co my mamy. I teraz to zaczynamy mieszać. To jesteśmy w domu, powinniśmy zostać w domu, mamy czas, możemy się bawić i ręcznie mieszać. Potem, jeżeli macie też malakser czy jakiś inny sprzęt elektryczny, oczywiście, ale fakt, że jesteśmy w domu, nie możemy się ruszać, to jest też trochę mała siłownia, że możemy spokojnie wieszyć. Możemy też ćwiczyć, ale też możemy to robić nie sami, z innej osoby, dzieci, ale potem dzieci lepiej nie dawać piwo. Powiedziałem, robimy tiramisu, wersja dla dorosłe. Zamiast kawa używamy piwo. W końcu jesteśmy w domu, nie musimy potem prowadzi samochód, to jest, już może być, możemy też pozwalać na też troszeczkę piwo. I potem, kto od was nie ma w domu piwo? Proszę, rękę do góry, kto nie ma piwo w domu. Ok, to już zmienię trochę kolor nasze żółtka z cukrem i mogę dodać mascarpone. Otwieramy paczka. Mascarpone. Nie wiem, czy próbowaliście jeść normalne mascarpone bez niczego, ale to nie polecam. To nie ma duży smak. Jest bardzo tłuste i koniec. I teraz powoli, powoli to mieszamy. To mieszamy z nasze żółtka i nasze jajko. Znaczy żółtka i cukru. Znaczy kogiel mogiel, jak to się mówi po polsku. Już mascarpone mieszamy, mieszamy, mieszamy. W międzyczasie też patrzymy na nasz sos. Już widać, że jest gotowy. To znaczy wyłączymy płytę. Zdejmujemy tutaj. I pamiętacie też zdejmować nasz rozmarin, gdzie już robił swoje praca. To wyrzucimy. To zostajemy tu, teraz jest gorąco, musimy czekać troszeczkę, gdzie się będzie uchodzić troszeczkę. My idziemy dalej na nasze krem. Szybko. Szybko, szybko, szybko. Do kiedy nie ma, nie zostaje. Kolor jest tu, jest to samo nasz wszędzie. I to jest, mi się wydaje, jest gotowe. Teraz to zostawimy w boku. Dobra. Mamy nasze baza do sosów. Gotowa. Co brakuje tu? Teraz on, tradycyjny przepis, powinno się używać białka. To się robi piana i to się dodaje do naszego sosu, ale potem to lepiej to, że całe tiramisu zostaje w lodówkach kilka godzin, dlatego to białka muszę się, Marko, jak się mówi, stabilizuje. Dlatego wersja bardzo szybka jest zbita śmietana.
36%. Ale teraz co robimy? Tu mamy bardzo duże rodzaj urządzenie. Używamy nasze kiczusia. Tego ręcznie krem fajnie to zrobić, ale bita śmietana to trochę nie. Od tego momentu otwieramy nasze kiczusia. Po pierwsze, według na kiczusia polecam jedna rzecz. Po pierwsze lepiej głaskasz, dlatego będziemy, wiesz, pomagamy. O, mama asystentka dzisiaj, Krystyna. Dajemy nasze bita śmietana, śmietanka, przepraszam, nie bita, jestem nie bita. Dajemy nasze śmietana. To jest małe opakowanie, to jest takie typowe małe opakowanie bita śmietana. Potem zobaczymy, jeżeli używamy całość czy nie. Zamykamy nasze piękne kiczusz i łączymy. Też głaskamy i on sam to robi swoje prace. Jest dużo szybciej. To może mogłem też robić tutaj krem z kiczuszem, byłoby szybciej, ale to chciałem trochę ćwiczyć ręcznie. To idziemy, to on to idzie dalej, to czekamy jeszcze trochę. Mamy nasz krem, tu jest. Wygląda już bardzo kremowo, ale to jest nie gotowe do tiramisu. Czekamy trochę. To robimy mała porcja, robimy porcję dla, znaczy na, będziemy robić tiramisu tutaj. Nie, dla, bardziej dla Kasia, gdzie uwielbia. Znaczy ja i ten Marko lepiej, jeżeli to nie jemy za bardzo. I spróbujemy jeszcze robić taki, jedna też porcja na taki piękny kieliszek. Tego są różne możliwości od serwować tiramisu. Dobra, teraz. Marko, co myślisz? Wystarczy? Myślę, że jest okej. Okay. Tak. Wystarczy? Absolutnie tak. Wyłączymy nasz kiczusz. Zdejmujemy pokrywkę. Otwieramy. Idziemy trochę tu. Tu mamy nasze miska, gdzie teraz idzie. I teraz dodajemy nasze śmietana do naszej kremu. Dobra, i teraz mieszamy delikatnie. Tego muszę się wszystko mieszać, ale bez. To jest trochę powoli. Musimy robić powoli, delikatnie. Zawsze od dół do góry. Bez. Nie musimy się przyspieszyć. Widać, że już jest mieszana, to nie ma, nie widać różnica kolorów. Znaczy mascarpone jajka jest troszeczkę bardziej żółte i śmietana jest bardziej biała. Znaczy, kiedy mamy całość mieszane, krem jest gotowy. To zostajemy tu i wracamy do naszej sos z malinami. Potrzebujemy duży, drugi sprzęt, to polecam. Jest mały malakser KitchenAid'a i działa fantastycznie. Teraz pokazuję. Jest nasz sos, ląduje na malakser. Dziękuję Kasia za pomoc. Kasia międzyczas sprząta. Czy w domu jest fantastycznie, ale to nie ma Kasia, gdzie sprząta. Voilà. Dobrze. Zamykamy i
Jemy szybko, niedużo, to nie jest niepotrzebne dużo, ale muszę się wszystko mieszać się i znaczy, nieduże, nie szybki. Zobaczymy. Już ten, to jest małe, ale to bardzo mocne. O już, wystarczy. To dziękuję. Kasia. I teraz miseczka, szybko. I nasze piękne. Kasia też to. Dziękuję. Dziękuję. I nasze piękne sos idzie do nasze szybko. Szybko tu. Dzięki. Chcemy to całość. I to jest całość. Tak? Nie widzę za bardzo, tylko chcę, żeby bardziej mi się widać. Pachnie też przepięknie. Pachnie malina i rozmaryn. To jestem teraz z też trochę czasu, praca na czy potrzebujemy minuta czy dwóch. Dlaczego tak robimy? Dlatego wszystkie pestki od maliny zostają tutaj na szybko i mamy tylko, zostaje nas tylko sos. Tego kto lubi potem pestki maliny między zębami? Dentysty lubią, dlatego to zobacz, to zostają wszystkie pestki i tu mamy bardzo aksamitny sosów, tak? Dziękuję Kasia. Dziękuję. Proszę zobaczyć jak jest. Jest bardzo fajny sos, gęsty. Szkoda, że nie może się sprawdzić jak smakuje, ale to możecie robić sami w domu, jest bardzo łatwe, jak widzieliście. To zostajemy tutaj sos teraz i teraz mamy. Ostatnia rzecz jest biskopty, znaczy nasze savoyardi. Savoyardi, to prawdziwe tiramisu się robi savoyardi. Potem można kombinować z innym rodzajem biskopty, tak, ale savoyardi jest taki must. Jest prawdziwy savoyardi. Ok, ale powiedzieliśmy na początku, że robimy wersja dla dorosłych. Piwo. Menabrea. Włoskie piwo krawcowe. Można też kupować w Polsce. Jest wersja ambrata, to znaczy, patrzycie na kolor. Jest, to nie jest jasne, jest trochę delikatnie czerwona. Piwo musi być zimne, ale na pewno macie w lodówce piwo. Też, jeżeli są inne piwo, ciemnie pasują też. Ale polecam Menabrea Ambrata. I teraz jest bardzo ciekawe część tiramisu, jest moczyć biskopty. Każdy Włoch lubi moczyć biskopt. Uwielbiamy. Od tego momentu to mamy biskopty. Ile czas muszę być w piwo? Ha, to jest coś, że nie ma reguły. Jest, albo czujesz, znaczy lepiej to spróbować. Więcej doświadczenia, więcej to wiesz. Biskopty nie może być nie za mokre, ale nie za suche. Teraz, ja zawsze mówię, że idziemy biskopty w środku, włożymy, ile może być? 10 sekund, wystarczający. I włożymy tu. I dalej, teraz robimy dwa na raz. Idziemy tu, widzicie, że piwo też fajnie reaguje. I to idziemy, spróbujemy. Biskopty mają jeden część, gdzie jest więcej cukrów i drugi mniej. Spróbujemy zawsze ten sam, ten część, gdzie ma cukrów na górze, zostawić też na górze. Tak. I mamy pierwsza warstwa. Też tutaj też. Na pewno jedno idzie. Pamiętamy, jeżeli to biskopt jest całe, absorbuje oczywiście płyn, ale tu jest mała dziureczka i to możemy
łamać delikatnie, ale teraz uwaga, że go tu absorbuje bardzo duże piwo, znaczy to szybciej. Hop, 1, 2, 3, wystarczy i to zamykamy też tej dziura. I teraz idzie sos, idzie krem, przepraszam, nie sos, krem. Krem, mamy jeden krem. I położymy nasza spatułka ładnie. Może, możemy to już pomóc od łyżka. Nie wiem, jeżeli nasz piękny operator dzisiaj widzę wszystko. Wszystko, wszystko widzę. To dzięki za piękne. Okej. Mamy pierwsza warstwa, ale robimy druga warstwa. Teraz nie pamiętam, gdzie było, ale jeżeli to miałem tej strony, teraz robię to. Idziemy dalej. Mocimy nasze biskopty. To idziemy tu, tu. Jest dwa. Tak, tak. Tak. Ostatnie, nie, przedostatnie. Jest sekundę, ok. Tutaj i jest kawałeczek. Hop. Go fajnie jest, kiedy wszystko jest na... Ok, ładne. Idziemy dalej, jest trochę kremu. I nasza łyżka. Hop, 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 hop. Jak powiedziałem, to jest wersja dla dorosłych. Wiadomo, że zamiast piwo używamy kawa lub jeżeli chcecie robić dla dzieci, może być kawa bezkofeinowa lub taki bardzo lekki kawę, znaczy nie za mocny. Dobra, jest troszeczkę, ale wersja dorosła z piwem jest, mi się wydaje, coś, że każdy wie, że jest, mówię się, że muszę się używać amaretto, ale to nie jest taki nieprawda. Moja babcia dawała inne rodzaje alkoholu, brandy czy rum, ale zależy o co lubicie. I to mamy pierwsza wersja gotowa. Spróbujemy robić, fakt, że mamy te trochę, zostało trochę z krem. Robimy taki wersja otwarta, to znaczy trochę inaczej. To mamy, mocimy też biskopty. Włożymy tu dwie biskoty, to robimy jedna porcja. Też może być tak, tak możemy też robić. Jeżeli nie chcemy, chcemy być, mamy gości i chcemy to robić coś bardziej wyjątkowe, dajemy trochę sos, trochę krem. Tak. Dobrze, jest biskopty. O, pięknie. Mamy tutaj. I oczywiście zamykamy wszystko z nasze pyszne krem z mascarpone. Mamy krem, znaczy tu zostawimy też druga. Mamy krem, możemy robić też trochę tu w kieliszek. To możemy zobaczyć, jaki ma mniej więcej, jak to możemy to robić. Albo na, no, na taki, tej strony, to znaczy włożymy biskop na dwa. Uwaga, że tu idzie bardzo duże piwo. Znaczy mamy pierwsze. Drugi część.
Dajemy raz, tu mamy trzeci kawałek. Tak, i trzeci kawałek. I teraz zobaczymy, jeżeli damy radę nasz sos, nasz krem. Ja zawsze się mylę między sos i krem. Mi się wydaje, tu nie ma, nie za bardzo, ale to spróbujemy też skończyć to. Jeżeli mamy to wystarczające, robimy tak. O, trochę bardziej moczone. Tak. I teraz cały nasz krem, gdzie zostało tutaj, ląduje na nasze filiszek. I spróbujemy. Ok. Jedna porcja dla Ani już zarezerwowana, to już mamy. I teraz, ok, mamy nasz piękny sos malinami. Mamy też kakao. I teraz, co możemy robić? Po pierwsze, możemy dekorować nasz talerz. I to. Zaczynamy z kieliszek. Kieliszek można, to najbardziej proste jest sos na górze. Wystarczające. I tu mamy taki piękny tiramisu, sos malinami. Jak można robić? Możemy też teraz z kakao. Kakao mamy, są różne możliwości od prezentować to. Jest wersja, jak Krystyna mówi, lata 80. Teraz pokazuję, o co chodzi. To jest bardziej taki tradycyjny sposób. Kto nie lubi kakao? Kakao jak deszcz. I teraz tutaj, to jest co Krystyna mówi, że lata 80, dlatego tu mamy piękne. I tu mamy druga wersja. To potrzebujemy jeszcze jeden talerz. Mamy też spatułki. Wystarczająco dużo. Dwie spatułki. Tu są co najmniej cztery porcje. Normalne porcje. Ale to jest, potrzebuje też jaki mały nóż. Tego biskup to musi się, powinno tu zostać na kilka, też na 20 minut, ale to tego nie chciałem dawać za dużo piwo, za dużo alkoholu. Teraz pierwszy kawałek jest zawsze najtrudniejszy zdejmować, ładne, ale spróbuję. Potrzebuję druga spatuła. Tu mamy jedna porcja. Tej porcja możemy też dekorować z sos na górze. To lubię, kiedy to są. Możemy trochę obrudzić nasz talerz. I dla kto uwielbia taki miesza wszystko, może być delikatne kakao. Teraz mamy wersja monoporcja, taki da jedna osoba. Mamy wersja dekorowana lata 80. I mamy wersja. Proszę powiedzieć na komentarze, kto chce pierwsza, like. Kto chce druga, serduszka. I kto chce trzecia, coś innego.
Proszę wymyślić o jeszcze inne rzeczy. To tiramisu. Można oczywiście używać, można grać z trochę innych składników. Ja dzisiaj robiłem wersję dla dorosłych z piwo włoski Menabrea. Używałem prawdziwe włoskie Savoiardi. Można spokojnie kupować w różnych sklepach. Bardzo dobre, ładne i pyszne polskie maliny od mrożone, oczywiście sezonów. Jajka, zerówki. Mascarpone, też włoski, bardzo ważne. Tego są różne rodzaje, ale lepiej kupować włoskie produkty. Są na pewno prawdziwe. Tego to wszystkie myślimy, wszystkie, mam dużo znajomych, gdzie mnie pytają, ale dlatego danie tutaj w Polsce nie smakują jak we Włoszech. Po pierwsze, dlaczego to wszystko, co jemy czas wakacji, smakuje zawsze lepiej niż kiedy jest na normalne inne część nasze życie. Zawsze są wakacje, wszystko jest lepiej. Po drugie, dlatego tu, jeżeli nie smakują to samo jak we Włoszech, tego tu nie używają prawdziwe włoskie produkty. Znaczy specjalnie teraz używamy też hasło, prosimy Was gotować i używać hasło jem włoskie produkty. Mi się wydaje, na dzisiaj jest wszystko. Jutro wracamy. Krystyna, Marko i też ja. Robimy też jutro 5 przepisów od 12:30. Włoski czas, znaczy mniej więcej tej godziny zaczynamy. Każda godzina, godzina 15, mamy nowe przepisy. Jeżeli podoba Was, proszę lajkować, udostępować nasze live'a. I jeżeli połączyliśmy, że za późno i chcecie widzieć, jak było cały przepis, pamiętacie, że na strona facebookowa Akademia Kulinarna Whirlpool są wszystkie nasze przepisy. Na strona facebookowa, na strona internetowa akademiakulinarnawhirlpool.pl, sekcja bloga, są wszystkie przepisy od ostatnie 11 dni. To są już 11 dni, gdzie pracujemy codziennie z Wami. Zostawimy w domu, pamiętacie? Dlatego więcej zostawimy w domu, szybko wracamy na normalne czasy, kiedy możecie tu wracać i razem Marko i Krystyna bawi się na naszych warsztatów kulinarnych. Ciao i smacznego!